Tu jest podjazd od Ustianowej albo Łobozewa Granią w kierunku Choszowczyka albo Czarnej, to robią drogę. Jest jeszcze, zjechałem już z 50 metrów w pionie i tam robią drogę na Choszowczyk, jakiś kilometr dalej, jeszcze niedokończona. Niesamowita trasa będzie, ciężki podjazd, tu maksymalne wyszło mi 13% nachylenia, jest 350 metrów przewyższenia od dołu asfaltem z 1,5 km i resztę tu 2,5 do szczytu taką szutrówką, ale ładna, wyrównana, tam tłuczeń na razie narzucony, wałują, widzę. I tu jest piękny widok rozpościerający się na Bieszczady. Jest pochmurno, nie widać dokładnie szczytów, ale kolejne pasma. Jak jest ładna pogoda, to jest piękny widok. I tam jest Jawor. Z prawej strony Zatora Szalińska i osiedle. A tutaj jest zalew od strony Polańczyka. A tam widać Myczkowiecki zalew, kawałek. O, i kamieniołom w Bóbrce, tam ponad tymi drzewami. Szkoda, że dzisiaj tak zachmurzona, ale wiatr wszystko wieje. Wiatr zachodni, nie, wschodni. Wschodni wiatr. To mnie wymaglowało ładnie, jak jechałem. Ciężki podjazd, dwie takie długie, proste. Ale będzie nieprawdopodobna droga, jak oni to wykończą. Dzisiaj pustki, nie ma nikogo. Tu będzie taras widokowy, już przygotują tutaj tę kupę żwiru. Jak wykończę następny rok, będzie ślicznie. I Beskid też w chmurach. No to już troszkę kamerką dzisiaj podkręciłem. Większe zbliżenia. Nie wiem, co to będzie widać. Dzisiaj też o pocieplaczach. Zimno było, tu się leje ze mnie, mokro. Rowerek czeka. Niestety, ale to jest trasa na górala. Tu kolarko nie przeleci, chyba że kiedyś zrobią asfalt. Dobre, finito, jedziemy.